Cześć, witajcie, jestem Antio, wy jesteście na kanale Antypetka. Zapraszam Was na 36 odcinek słynnej serii Wiedźmina. O co poszło? Patrz no, co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową nie odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś Wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miał? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. No, to zaraz ruszamy. Przepędzić potwory, przepędzić, zabić, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak się nam ta historia potoczy. Rusz się. Na tę drogę. Z tego wypadają fajne rzeczy, fajne mutageny, to nam się przyda. Chyba wziął mnie ten miecz po prostu. Dlatego on tak nie chciał mi paść. Jeden z drugim. Tak. Naparzałem go zwykłym mieczem. No mniejsza. Nie będziemy robić przystanków chyba. O. Ale jesteś paskudny. Mamy coś nowego. Nie. To to samo. Zobaczymy jak sobie poradzi tym mieczem. No na dwa strzały. No, także no, nie idzie mi najlepiej w ostatnich paru odcinkach. Staram się bardziej skupić, żeby gra była bardziej płynna. O proszę.
Na wilczki nie będziemy się łasić. Ostatnio zrobiłem duże statko i ani jedna skóra mi nawet nie wypadła, także... O co w folwarku musiała mówić staruszka? No dawaj ten miecz, a nie. Musimy sobie spojrzeć do bestiariusza, bo... Gdzie mamy upiory, w jakiej podkategorii? Ostatnio zrobiliśmy sobie olej. Jest upiór w upiorach. No, zobaczymy, czy będziemy mieli to. Wejdziemy sobie. Nie wiem, czy nasz olej się sprawdza. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. No, staruszka wygląda jak bliźniaczka Anny, moim zdaniem, z poprzednich odcinków, tam żona barona, krwawego barona, ale pominijmy ten fakt. Ciekawe, które drzwi otwiera. No wyjmij ten miecz. Podwory chyba zostały wybite. My naszym zwyczajem postaramy się jeszcze tu poszukać parę rzeczy. Ciekawego. Mydło. Kiedyś mieszkał. Dolores.
jest. Jakaś skrzynka. No, stówka nam wpadła za zlecenie, to dość sporo, powiedzmy, biorąc pod uwagę, co musieliśmy tu zrobić. Do tego dość dużo zasobów. Lecimy szybko jeszcze na górę, ale nie tak szybko. To by było chyba już na tyle. Rozpalamy. No płoteczko, het. Gdzie te bandyty? No proszę, headzika nie zadziałał. No coś tutaj nam wypadło, nie można powiedzieć, że nie. Mamy nową kuszę.
Jedź, płotka. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Znalazłem. To bardzo hojna nagroda. Zasłużyłeś na nią. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. No i niech prowadzą, niech prowadzą. Punkt doświadczenia, super. Mylą się jeszcze wciąż mi te guziki. Ja już dość długo w tą grę gram. Muszę to widać po materiałach. Zrobimy sobie dzisiaj, dokończymy dodatkowo naszą przygodę z przyjacielem Krasnalem, zwiącym się z Zoltan. Trochę jak Zordon z Power Rangers. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Robiliśmy to kupca starych pieniędzy, no proszę. Bywaj. Nie trzeba ci czego, mistrzu. Pozdrawiam. Pokaż mi swoje towary.
No nie będziemy przedłużali. Bywaj. Zejdziemy jeszcze tutaj. Tu jest nasz bank, jak widzicie. Tu możemy wymienić pieniążki. Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Dobra, nie będziemy już kombinować z uzbrojeniem i tak dalej. Ciśniemy spotkać się z naszym Zoltanem. Splątane fiołkowe oczy, mokre oczy.
Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Prisciilla, alias Ceranecia. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmy zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Zigiego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w Pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll z Galii. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior? Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Zigim Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Zigim Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Raczej na nic się tu nie zda. Przecież to jasne jak wieczną. A nuż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. No bywaj, bywaj.
chciał cię uczyć, to nie pilibyśmy Côte de Blessir. Jak za drogi. Chętstwo wszędzie. No udało się wyjść z tej karczmy. Nieludź to ma te inklinacje, by zostać rozbójnikiem. Każdy nieludź. Puśćcie! Po co ten rybek? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivi chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że tam razem będzie. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zapytać. Ziggy Roywen zaprasza. Ja nazywam się Hatem. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Mały ręczniczek. Oczekuję w następnej sali. Hej, białowłosy! Piękne ciało! Cóż za łaźnia. Nie zmieni się. Ciacho! A! Nuda. Kazał wrazić moją zadę. Ciało z ręką wyciągniętą na zgodę. Pięknie. Junior dostał zaproszenie i nie przyszedł. Spokojnie, Tasa. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywen, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden. Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To wiedźmin. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demaverna. Witaj, Dijkstra. Roywen. Czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli, jasnowidzę? Odetry! Proszę, nie! Aaaa!
kłamać, wiedziałem! Znajdzie się wrot? Znajdzie. Mam jakąś buławę. Wolałbym miecz, ale... Gówno ich nie ruszy. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. I zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znam. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorstw? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Szukam Skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Gileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jepsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Dostać Skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, na mnie już czas. Powodzenia w poszukiwaniach, Wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło, ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w bokle. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Słuchaj, Rojna, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta, zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć.
Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Zygizmund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i Juniorem zbudował młyn i mę mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno, a pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z Mniorem? Zawsze powtarzałem królowi Wizimirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać Juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli Junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodu. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z Rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, Straży Miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawę. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Próbuję znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo. Utrzymywanie informatorów, negocjacje, przekupstwo. Czasem jakieś skrytobójstwo. Stare sztuczki. A, tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś idei, a teraz? A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią, że pora służyć samemu sobie. I póki co wychodzi mi to na dobre. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, ha, ha. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą, a ja? Aha. Radowid nie wybacza. Nikomu. I nigdy. A już zwłaszcza czarodziejkom z loży. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną Juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winę. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie... Może sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Ty nie masz przypadkiem z Jaskrem na pieńku? Oczywiście, że mam. O co poszło? Widzisz,
Jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Nie daruję mu. Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem Gigolapie. Mam własne problemy. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Henryk najmował. Nie wiem, o czym mówisz. Jesteś najgorszym kłamcą, jakiego znam. Dobrze, że nie potrzebuję cię do pokera. No, ale dość, plotoczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To ja. Mogę na ciebie liczyć? Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. No i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikani. Wygrałem go w karty od handlarza Wilbundan. Co żarcik, to lepsze. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych precjozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma torbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku, po co ci jeszcze wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że... prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły.
Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytanie. Zamieniam się w słuch. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała torfuna. Wszystko przez Barta. Ktoś widział, co tu się stało? Za Bartem? Nie. O tym skarbcu. Jeżeli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? U samych łaźniach? Papen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Rozumiem, że złodzieje weszli przez te dziury za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Redanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy. Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziura zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Wyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie. Coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi. Ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie, nic z tego.
kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia.